1 września 1939, pamiętamy. Tak zatytułowaliśmy dzisiejszy koncert, którego organizatorem jest burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, pan Zbigniew Kot. Pokolenie moich rodziców i starsi Polacy pamiętają lepiej okrucieństwa wojny, ponieważ albo urodzili się podczas jej trwania, albo uczestniczyli często z bronią w ręku. Te traumatyczne przeżycia towarzyszą im jednak przez całe życie. Młodsze pokolenie miało to szczęście, że urodziło się w wolnej Polsce albo w prawie wolnej. Szczególnie do młodzieży są te słowa nas dorosłych, żeby pamiętali, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Przekonali się o tym i przekonują codziennie nasi sąsiedzi Ukraińcy, którzy tę wolność, mamy nadzieję, że częściowo i chwilowo utracili, ale wiedzą, jak ciężko ją odzyskać. Może powiecie Państwo, że to banał, ale wolność to skarb największy. Trzeba go pielęgnować, dbać, czasami walczyć. Nie wybrzmiewało już przez ileś lat tak dramatycznie albo może tak tragicznie pamięć o bohaterach 1 września polskiego w 1939, dopóki nie zderzyliśmy się z rzeczywistością 2022. Taka różnica czasowa ogromna, wracają wspomnienia i jest nam niezmiernie smutno, że musimy znowu się mierzyć z taką właśnie rzeczywistością. Jest to oczywiście pewien element, bo tych wydarzeń będzie jeszcze we wrześniu kilka. Dzisiaj zaczynamy, ale będzie odsłonięcie kaplicy z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej na Alei Katyńskiej. Te wydarzenia będą po prostu trochę trwały. Ten wrzesień był dla nas tragiczny. Wiele wydarzeń obfitował, a naprawdę patrzymy na dramat wielu rodzin za naszą wschodnią granicą. Mamy tutaj ich, każdy dźwięk syreny, nawet naszej uroczystej, dzisiaj o 12 było słychać ją we wszystkich miastach całej Polski, a jednak dreszcz ten lęku, tego co widzimy na ekranach dzisiaj, telewizorach, w wymiarze takim rzeczywistym przybliża niesamowicie to, co się wydarzyło nad 80 lat. Staramy się zmieniać formułę tak, aby pamięć o tych wydarzeniach miała charakter nie taki nudny, ale właśnie wielopokoleniowy, żeby dotyczył nas wszystkich. Nie tylko tych, którzy pamiętają trudne czasy powojenne. Coraz mniej takich osób. Tak, to prawda. I oni niechętnie nawet o tym wspominają. Dla nich to przeżycie traumatyczne. Ale chyba kontakt z rówieśnikami, bo w naszych szkołach są uczniowie, którzy zderzyli się z dzisiejszą rzeczywistością wojenną, powoduje, że ich zrozumienie tego, co się dzieje w otaczającym ich świecie, jest zupełnie inne. To już nie jest takie pobłażliwe, to nie nasza historia, to nie nasza pamięć, ale staramy się wzbogacić ich wiedzę, jak również i wychować, bo myślę, że ten pierwszy animusz przyjęcia uchodźców, pokazywana przez dorosłych, ludzi starszych, przeniosła się natychmiast na ludzi coraz młodszych, na wspieranie takie nie tylko rzeczą, ale rozmową, słowem. To po prostu jest zupełnie inny wydźwięk w tej chwili. Jestem dumny naprawdę z tego, że ci młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, dziesięciokilkunastoletni, zaangażowali się właśnie w taki odruch serca. To jest piękne. Ciemny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Nieś po błocie w dal,
zapłakany świat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów. Ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Ciemna główka twej dziewczyny